Wystawy, gry terenowe, pokazy, warsztaty, ale też pokazy popularno-naukowe. Generalnie w najbliższą sobotę, późnym wieczorem, szeroko otwarte zostaną drzwi laboratoriów i pracowni wielu uczelni w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie i Rybniku. Będzie tam można wybierać spośród ponad 500 aktywności. Jacek Szlęk. Organizatorzy tegorocznej edycji Nocy Naukowców największą uwagę chcą poświęcić interdyscyplinarnemu wymiarowi nauki, który łączy ze sobą wiele dziedzin we wspólnych działaniach. Będzie można usłyszeć m.in. o tym, jak inżynierowie zmieniają oblicze medycyny, czemu nie tylko programistom potrzebne jest AI oraz czy gry zmieniają przyszłość edukacji. To są ludzie, którzy też mają dzieci, też mają rodziny, też potrafią wejść w tą rolę i potrafią tutaj na miejscu, zobaczycie Państwo, przekazać, że z tymi ludźmi można rozmawiać, oni są dostępni, potrafią to, czym się zajmują, w sposób bardzo profesjonalny, potrafią także przekazać w taki sposób dla każdego. Noc Naukowców nie będzie ograniczała się jedynie do terenu Katowic. W tegorocznej edycji organizatorzy chcą rozszerzyć zasięg tej wyjątkowej nocy i organizują aktywności w kilku miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Przedsięwzięcia, które w ubiegłych latach okazały się sprawdzać, tak jak właśnie Śląska Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, stają się wspólnym przedsięwzięciem wszystkich 7 uczelni, albo przynajmniej znacznej części z tych uczelni, konsorcjum, które współorganizuje Miasto Nauki. Na uczestników nocnego aktywnego spotkania z nauką czekać będzie kilkaset atrakcji. W tym m.in. pokazy, stoiska, wykłady i warsztaty prowadzone przez 700 naukowców śląskich uczelni. Oferujemy taką aktywność, która pozwala przenieść się uczestnikowi w warunki wysokogórskie. To jest komora hipoksyjna, która jest w stanie w natychmiastowy sposób, poprzez wejście do niej jesteśmy w stanie znaleźć się na przykład na 2000 czy 3000 metrów nad poziomem morza. Co istotne, aby wziąć udział w Nocy Naukowców, należy pobrać bezpłatną wejściówkę dostępną na stronie organizatorów.